Ireneusz Mamrot, pan trener Andrzej Konwiński. Poproszę o komentarz trenerów obydwu zespołów, zaczynając oczywiście od trenera drużyny gości, pan Ireneusz. Dzień dobry Państwu. Powiem tak, jest nie do przyjęcia, żeby na boisku przeciwnika dostać wszystkie sytuacje, które dzisiaj Kluźbol stworzy, łącznie z bramkami, padły po naszych stratach wysoko. Pierwsza bramka, stały fragment gry. Klarowna sytuacja 2-1, strata piłki, później strzał w środek bramki, bardzo łatwy do obrony, błąd, pada bramka. Na 2-0 wychodzimy w drugiej połowie mocno zmobilizowani, znów strata piłki, znów kolejna kontra i kolejna bramka. Prawda jest taka, że pod koniec tych bramek mogliśmy stracić więcej, bo zaryzykowaliśmy, mocno się otworzyliśmy. Wprowadziłem wysokich zawodników, żeby szukać już tych stałych fragmentów gry. Może mówię, później strzeliłem jakąś bramkę. Niestety nie potrafiliśmy dzisiaj strzelić bramki. Kolejna sytuacja to jest takie, że założenia były takie, myśmy cały czas grać po ziemi, widzieliśmy z jakim zespołem gramy, co jest naszym atutem, to jest przeciwnika. I to niestety wyglądało tylko dobrze 15-20 minut w pierwszej połowie. To było za mało. Kluźbol, mimo wszystko, że grał u siebie, troszeczkę się cofnął, czekał na nasze błędy i prawda jest taka, byśmy więcej przy piłce, ale to kompletnie nic nie dawało, bo nie stwarzaliśmy sytuacji sobie, tych sytuacji było za mało, natomiast graliśmy piłki przeciwnikowi pod nogi i przeciwnik bardzo dobrze to wykorzystywał, wyprowadzał szybkie kontry i z tym mieliśmy dzisiaj duży problem. Niestety nie da się mecz wygrać, jak nie potrafi się zrealizować najprostszych zadań. Nie chcę tutaj też szukać winnych po sobie, tylko bramkarza, ale z kolejny mecz, gdzie kolejny strzał jest w środek bramki, łatwy do obrony i tracimy bramkę. Także tutaj wiadomo jak jest w tej lidze, bramka stracona, jakby ustawia spotkanie, później zespół, który ją traci, może się cofnąć, grać z kontry, na pewno to jest łatwiej. Aczkolwiek tu pretensje można mieć do całej drużyny, nie chcę szukać tam jednej osoby winnej, także tutaj przegraliśmy zasłużenie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan trener Andrzej Kamiński. Ja myślę, że kluczem do wszystkiego było to, aby nie stracić bramki w Kluczborku, dlatego że trudno się gra wtedy, kiedy na własnym terenie się traci gola i trzeba odrabiać. Drużyny potrafią już tak dobrze taktycznie spotkanie rozegrać, cofają się i nie pozwalają bramki strzelić. No dzisiaj tak się ułożyło, że było troszkę na odwrót. To my szybko strzeliliśmy bramkę i my mogliśmy ten mecz kontrolować, w zasadzie grać z kontry. Ja się bardzo cieszę, że nie dopuściliśmy do czystych sytuacji do strzelenia bramki. No, Głogów miał w pierwszej połowie dosyć ciekawą sytuację. Strzał z 16 metrów, bardzo ładnie się Mateusz Abramowicz zachował. No i powiem tak, że spokój nas w tym meczu uratował, dlatego że nie szarpaliśmy się zbytnio do przodu, nie atakowaliśmy dużą ilością zawodników, natomiast staraliśmy się to zrobić skutecznie. No ja wiedziałem, że nie będzie łatwo z Chorobrym grać, dlatego że z wielu powodów doświadczeni zawodnicy, trener gości, doskonały analityk, dobrze wiedział, jak temat z nami rozwiązać. No ja mówię tylko, że bywa tak, że na boisku troszeczkę to inaczej potem wygląda, jeżeli ci zawodnicy, tak jak trener powiedział, popełniają błędy indywidualne, niby cały zespół funkcjonuje dobrze, a jednak my te dwie bramki strzeliliśmy. Bardzo się z tego cieszę, dlatego że kibice nasi kluczborcy bardzo długo czekali na to zwycięstwo w Kluczborku. To nam dodaje oczywiście wiary w siebie. Chcielibyśmy jeszcze punkty jesienią zrobić po to, aby solidnie, spokojnie zespół budować w dalszym ciągu w zimie. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do trenerów obydwu drużyn? Nie mamy pytań.